Cześć, ona narzeka. Dlaczego ona narzeka? Że ma mało swobody. No to niech się jej pan panie koziołek kuchnię powiększy. No, no, proszę bardzo. No. Halo. Rady do rady, Paciago. Ziuta? No cześć, Ziuta, no cześć, kochana. Co? Co u mnie? No mnie dobrze, no. Biznes się kręci. Nie, Ziuta, nie idę do seminarium, tylko prowadzę seminarium. No, no, ale tak? A że źle słychać? No bo mi komórkę zmienili, no. Jaki przeszczep, Ziutka? Telefon mam nowy przecież, no. No, słabo słychać. No szybko, szybko, Ziutka, co słychać u ciebie, co? Na kruzie byłaś, no. No i co, fajnie było? No, co? Steward cię zgwałcił? No nie, no, no, Ziutka, no. A co ty, no? A kogoś ty się spodziewała w klasie turystycznej, no? Kapitana? No, przecież człowiek ma to, za co sobie zapłacił, nie? No i Ziutka, muszę lecieć, bo ja zaraz mam te wykłady, no. Nie ja się wykładam, Ziutka. Tylko wykłady mam, prowadzę, no. Jak taki profesor albo ten adiutant, no. No, 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 zadzwonię, Ziutka. No, 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 pa. No muszę lecieć, muszę. No, pa, pa, pa. Cholera, je trzeba stale napełniać. No, proszę bardzo.
następujące wykłady. Słychać? Punkt pierwszy. Sposoby osiągania celów. Seks, awantury czy kary. Ćwiczenia z udziałem ekspertów. Punkt drugi. Różnica między swoim mężem a obcym. Ćwiczenia modelowe. Wybór modeli po kolacji. Punkt trzeci. Jak być idealną partnerką na rybach? Ćwiczenia relaksacyjne, medytacja i techniki oddechowe. Punkt czwarty. Jak złamać buntownika zupą z puszki? Ćwiczenia z udziałem ekspertów. Rocznicę ślubu? No i co? I nie wie pan, jak ją uczcić? No najlepiej minutą ciszy, pani Gołąbek. No, do widzenia, no. Przepraszam bardzo. Emerytalce znowu było, bo ja 24 na dobę pracuję na... No.